Uwaga, niniejszy materiał jest jedynie parodią materiału źródłowego i nie należy brać go na poważnie. Powstał jedynie w celach humorystycznych na kanwie wydarzeń zaprezentowanych na przestrzeni całej serii Five Nights at Freddy's. Przemiłego oglądania. Witajcie, drodzy konsultanci, na kolejnym, tym razem już grupowym spotkaniu, w którym poruszać będziemy sobie aspekty przetrwania w tych co dziwniejszych zakątkach naszego wszechświata, w tych co dziwniejszych wersach należących do naszego ogromnego multiversum. Ja jestem dok... nie mam doktoratu. Ja jestem mistrz Mondar, a dzisiaj rozważymy opcję zakładającą, iż zgubiłeś się w naszym wieloświecie i dotarłeś do tego przedziwnego wymiaru o liczbie 1,97. Niestety, wy śmiertelnicy nie możecie dowiedzieć się, o którym wymiarze mowa, bo byście się tam dostali, a przecież tego nie chcemy, co nie? Zatem, szanowni konsultanci, dzisiaj poinstruuję was, co moglibyście zrobić w sytuacji, gdybyście znaleźli się w tym konkretnym przedziwnym świecie, w którym to ochroniarz ma najbardziej przesrane z nas wszystkich. Albowiem w tych wszystkich budkach, pokojach ochroniarskich, wiatrak wieje na tyle mocno, że każdy ochroniarz prędzej czy później będzie musiał pójść na zwolnienie i odchorować, zwaną w naszej klinice przeraźliwym przeziębieniem wiatrakowym. Jednak proszę państwa, jeszcze nim przejdziemy do sedna, chciałem opowiedzieć wam pewną historię. Otóż będąc dzieckiem, chciałem zostać... No właśnie, jest to informacja zastrzeżona, bo potem się sklonowałem i każdy z moich klonów został kimś innym. Jednak ta określona wersja mnie, którą teraz słyszycie, równo 4 lata temu stwierdziła, że otworzy swój kanał na YouTube i wiecie co, wówczas te wszystkie lata temu nie wiedziała, że w 4 lata później oglądana będzie przez ponad 80 tysięcy osób. Kochani, bardzo dziękuję wam za przebicie tej liczby, naprawdę wow, nie wiem co powiedzieć, jest to coś niesamowitego, dopiero co cieszyliśmy się z 70 tysięcy. I to było ponad miesiąc temu, zaledwie ponad miesiąc temu, a już cieszymy się z 80. Naprawdę stukrotne dzięki wam wszystkim. Więc co do tego usłyszycie pod koniec tego materiału, a tymczasem, drodzy konsultanci, proszę was bardzo, abyście rozsiedli się wygodnie w swoich fotelach, albowiem przed wami kolejne 15 zasad przetrwania, tym razem w świecie Five Nights at... Zatem zaczynamy od podstawowej zasady, która załatwi 90% waszych problemów, czyli nie chodź do pizzerii. No błagam cię, będziesz jadł pizzę? No mordo, co jest z tobą? Nie no, wow, dobra, odleciałem. Pizza jest zajefajna i wszyscy o tym wiemy, że to jest jedzenie bogów, ale... w tym świecie lepiej się powstrzymaj, ziomuś, bo jeżeli pójdziesz do pizzerii, w której chciałeś właśnie tą pizzerkę zjeść, to... No, możesz nastawić się na to, że twój płat czołowy zostanie już w pizzerii, a ty wyjdziesz bez niego. Przykładowo pewien niezidentyfikowany jegomość w roku właśnie przeżył coś podobnego, zatem uważaj i najwyżej zamawiaj pizzę przez telefon. Tylko pamiętaj, aby nie korzystać z opcji doniesienia pizzy przez animatrona, bo wówczas... w pewien deszczowy dzień może być różnie. Natomiast jeżeli zdecydujesz się już wybrać do pizzerii, no niestety mamy dla ciebie zasadę drugą, która jest już znacznie bardziej problematyczna. Krok drugi. Nie zostawaj w pizzerii po godzinie zamknięcia. Jak to mawiał pewien człowiek mądrzejszy ode mnie, pizzeria zamyka się o godzinie, kiedy ochroniarz jest już na miejscu. A co jeżeli tego ochroniarza nie ma, albo jest na tyle obsrany, że wiatrak kompletnie przejął kontrolę nad jego umysłem i teraz gość sobie siedzi i mówi głosem Dartha Vadera do wiatraka. No cóż, krócej mówiąc, ziomuś, masz przesrany, ale co w takiej sytuacji? Przede wszystkim postaraj się odnaleźć miejsce bardzo trudno dostępne dla wszystkich animatronów. Wiecie, to są generalnie wielkie skurczysyny, więc jeżeli zamkniesz się w pewnym miejscu, które jest na tyle małe, że tam nie wejdą, to raczej wszystko w porządku, aczkolwiek część tych skurczysynów umie się przemieszczać wentylacją. Zatem pamiętaj, że wentylacja to jest pieprzony hol w porównaniu do takiej dziury w ścianie, do której możesz wejść. Po drugie, po odnalezieniu owego ustronnego miejsca, znajdź jeszcze latarkę albo jakiekolwiek źródło światła, żebyś chociaż widział, gdzie do ciula siedzisz, bo równie dobrze możesz usiąść na kolanach Freddy'ego, który no nie będzie zbyt zadowolony z tego, iż ma pewnego towarzysza w miejscu, w którym nie powinien nigdy siedzieć. Jeżeli spełnisz te wszystkie warunki, to prawdopodobnie przeżyjesz, jednakże nie tyczy się to restauracji, w której znajduje się ten jeden skurczysyn wychodzący z pudełka, którego cały czas będziesz musiał nakręcać. W takim wypadku chyba najlepiej byłoby zwyczajnie zastawić otwór, z którego owy skurczysyn wychodzi, żeby się tam na dobre zatrzasnął i wyszedł dopiero o 6 rano, kiedy w zasadzie wszystko jest już w porządku.
Jednak pamiętaj, by uniknąć tych przeraźliwych sytuacji, lepiej nie zostawiaj w pizzeriach po godzinach zamknięcia. W zasadzie numer 2, szanowni konsultanci, wspomniałem o ochroniarzu. I tak właśnie nich tyczy się zasada numer 3, czyli nigdy nie zostawaj stróżem nocnym. Owszem, stróż nocny ma najbardziej przesrane spośród wszystkich jednostek w tym świecie. Dlaczego? No, po pierwsze wiatrak, a po drugie, trudny jest jego los. Gość całą noc spędza w tym obskurnym pomieszczeniu w dowolnej z tych kilku pizzerii, o której istnieniu raczej nie powinniście wiedzieć, żeby do nich nie wchodzić, a następnie czeka. A następnie walczy z tymi wszystkimi przesprytnymi animatronami, którzy z testu ósmoklasisty mieli 88% z języka matematyki. W każdym razie mam dla ciebie przynajmniej dwa powody, dla których lepiej nie zostawaj stróżem nocnym. Po pierwsze wiatrak, a po drugie oni. No, z nimi, koleżko. Koleżko, z nimi nie przeżyjesz, z nimi się nie uda. Jednak jeżeli już zostaniesz tym stróżem nocnym, kolejną rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zostanie. A raczej kolejna zasada naszego poradnika przetrwania. Nie wychodź z pomieszczenia, do którego dostaniesz się przed północą. Wyobraź sobie taką sytuację. Zostajesz stróżem nocnym, zapada północ, a ty chcesz sobie pozwiedzać pizzerię albo zjeść trochę pizzy z kuchni, która jest teraz pusta, bo tylko ty jako jedyny jesteś w tym budynku. Zatem wychodzisz ze swojego pomieszczenia, ze swojego pokoiku i idziesz prędko na zaplecze w celu zjedzenia troszkę pizzy i nagle okazuje się, że z tobą jest piątka albo więcej. Tak, dużo dzieciaków, które nie są zbyt pozytywnie do ciebie nastawione. Otóż wszystkie są jakieś takie wyrośnięte, blaszane, wielkie i dzikie, zwierzęce. A, to naprawdę dystopijna wizja przyszłości, co? Jedyną rzeczą, która mogłaby cię uratować, byłby pierścień władzy, jednak... Ziomuś, hej, koleżko, to nie jest władca pierścieni, to nie jest uniwersum Tolkiena. Masz przesrane. To było kilka ścisłych, najważniejszych zasad dotyczących nocnego życia w pizzerii. Jednak teraz zmieńmy strefę czasową i powiedzmy sobie, co zrobić, jeżeli w tym samym momencie będziesz w tej samej pizzerii, ale za dnia? W zupełnie innym zakątku tego świata. Cóż, po pierwsze i chyba najbardziej istotne, nie wkładaj łba, nie wkładaj kończy na niczegokolwiek w szczęki Fredbera oraz innych animatronów. A, właśnie... Konsultanci mieliśmy taki bardzo dziwny przypadek, w którym pewien młody chłopak w niewyjaśnionych okolicznościach... A co mi tam, i tak powiem. Otóż owy chłopiec został włożony swojego b***a w szczęki Fred. No i on wtedy b***ł. Także pamiętajcie, by nie wkładać kończyn tam. Następna zasada. Nie oblewaj wodą kostiumów sprężynowych, ani nie trzymaj ich w wilgotnych miejscach. Wyobraź sobie, że jesteś kolekcjonerem starych, dobrych animatronów i nagle w twoje łapy wpada ten piękny kostium sprężynowego złotego Boniego. A ty nie jesteś zbyt mądry i wkładasz go do piwnicy, w której jest mokro. I dokładnie tak, jest to to samo pomieszczenie, w którym przed laty trzymałeś tych kilku ziomków z pizzerii, których stwierdziłeś, że sobie weźmiesz. A, ty chory z wyrolu, coś ty zrobił. Jednak po latach sprzątania syfu w mieszkaniu nagle odnajdujesz stary dobry kostium i stwierdzasz: hej, ciekawe czy jeszcze na mnie pasuje, ciekawe ile przytyłem przez te wszystkie lata. Wchodzisz zatem do lustra i zakładasz go na siebie. Cóż, wyglądasz olśniewająco, prawda? Kolejna zasada, nie zostawaj przed drzwiami restauracji. Dochodzi do nas mnóstwo informacji twierdzących, jakoby przed restauracją miało być jeszcze gorzej niż w jej środku. Dlaczego? Niestety nie wiemy, jednak część relacji, która do nas dociera, mówi o pewnym różowiutkim, fioletowym mężczyźnie, który często buszuje przed drzwiami restauracji. Cóż, pamiętajcie, aby na niego uważać i przede wszystkim, by nie spotkać tego jegomościa, nie zostawać przed drzwiami restauracji. Nigdy. W parze z poprzednią zasadą idzie również kolejna. Nie jesteś nieletni? Unikaj fioletowych osób przebranych w kostium złotego królika. Niestety w owym świecie grasuje mnóstwo zbrodniarzy, o których lepiej nie powinniśmy mówić, jednak pamiętajcie, by uważać, bo nie dość, że mamy tutaj fioletowego człowieka, to także tego samego fioletowego człowieka przebranego za złotego królika.
Wspominałem także o dziecięcych skurczysynach, jednak nie opowiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zasada 9. Nie jest lodów, zwłaszcza tych dawanych przez robota o strukturze dziewczynki. To już kompletnie inna para kaloszy. Wyobraź sobie kolejną kuriozalną sytuację, w której wybierasz się po loda do pewnego robota, który właśnie je rozdaje. I w momencie, kiedy daje ci wymarzony przysmak, wciąga cię do środka za pomocą ogromnej metalowej łapy. Przerażająca wizja, prawda? Jednak w tym świecie dzieje się to naprawdę. I aż strach pomyśleć, jak często. Skoro mowa już o utknięciu w niezbyt wygodnych miejscach, no tym razem będzie trochę lepiej, nie tak ekstremalnie, ponieważ tym razem nie zakładamy utknięcia w brzuchu przerażającego robota, a wentylacji. Zasada 10. Nie wchodź do wentylacji. Wyobraź sobie sytuację, w której ty jako małe dziecko bawisz się w chowanego ze swoimi rówieśnikami i nagle wchodzisz do wentylacji tylko po to, aby w niej utknąć. Krzyczysz, wołasz, aby ktoś cię z niej wydostał, jednak cały czas nikt. Nic, 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 wszyscy idą do domu, zapada noc. A ty w okolicach, no nie wiem, 3 w nocy, tuż za swoimi plecami słyszysz, jakby ktoś sobie szedł. I po chwili włosy, mimo tego, że właśnie jesteś obcięty na zapałkę, stają ci dęba, ponieważ dostrzegasz za sobą ogromnego, niebieskiego królika bez twarzy. Już boisz się, że cię zaatakuje, zabierze na zaplecze czy coś, ale wiesz co jest najgorszego w tej sytuacji? Że stworzyłeś pieprzony korek i w tym momencie za tobą znajduje się może z 4 animatronów podobnej faktury, które chcą zwyczajnie przejść do ochroniarza, a ty blokujesz im przejście. Siomuś, nie wiem co ty zrobiłeś, ale... Mistrzu z ciebie niezły. Kolejna zasada, nie patrz na plakaty na korytarzach. Plakaty w tym miejscu to naprawdę bardzo osobliwe rzeczy. Najprościej można by je określić jako gołębie. Tyle, że te gołębie, które są tak naprawdę zmiennokształtnymi, przerażającymi istotami. Wyobraź sobie, że idziesz sobie korytarzem w jednej z pizzerii, ponieważ zachciało ci się do kibelka. Spoglądasz na plakat znajdujący się na korytarzu i nie dostrzegasz nic dziwnego. Natomiast w drodze powrotnej, kiedy już zrzuciłeś niepotrzebny balast, nagle zauważasz, iż plakat zmienił się. I teraz widzisz tam swojego ulubionego misia wyrywającego sobie głowę, a po chwili... O, szanowni konsultanci, czekajcie, coś nam przerwało. Co ja to ja miałem? No tak. Nie zbliżaj się do animatronów na odległość mniejszą niż 2 metry. Drodzy konsultanci, animatrony to naprawdę drogie skurczysyny w utrzymaniu, więc lepiej do nich nie podchodź, by ich nie zniszczyć oraz by nie zniszczyć siebie, a raczej by one nie zniszczyły ciebie. Zależy, kto tu jest ofiarą, a kto sprawcą. Kolejna zasada, nie bój się w domu strachów. Ziomuś, przecież jesteś w domu strachów Freddy'ego Fazbera, co może pójść nie tak? Ej, czekaj, czemu ten eksponat się poruszył? Coś poszło nie tak. Ej, chłopaki, patrzcie, on się rusza. Chłopaki, czemu on tu idzie? I na sam koniec, aby zapobiec wszystkim tym negatywnym skutkom obcowania z tym światem, przede wszystkim nie czytaj gazet. Jest to jedna z najważniejszych zasad, jakie kiedykolwiek funkcjonowały w tym świecie. Bowiem czytanie gazet jest naprawdę niebezpieczne. Dowiesz się z nich rozmaitych doniesień spośród całego tego wszechświata, a przede wszystkim dowiesz się z nich, iż czas zostać stróżem nocnym, bo jest to dobrze płatna praca, a tego raczej byś nie chciał. Pamiętajcie, konsultanci, by trzymać się wszystkich wymienionych wcześniej zasad, jeżeli znajdziecie się w tym pokrętnym świecie, by przeżyć. I jest to naprawdę cena życia lub śmierci. Jednak wow, to jeszcze nie koniec. Specjalnie dla was przygotowałem jeszcze kilka innych zasad, które znalazły się już w samej grze. To znaczy, są dostępne w pewnej rozpisce w samym świecie, który dziś omawiamy. Zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, nie biegaj. Po drugie, nie wyj. Po trzecie, nie krzycz. Po czwarte, nie straj na podłogę. Po piąte, trzymaj się blisko mamy. Po szóste, nie dotykaj Freddy'ego. Po siódme, nie bij. Po ósme, wyjdź przed zmrokiem. Zatem ogółem to były 23 zasady przetrwania w świecie Five Nights at Freddy's. Drodzy konsultanci, dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, aby pojawić się na kolejnym szkoleniu, które pojawi się za 10 tysięcy lat świetlnych. Ja wybieram się do innego wymiaru, aby powstrzymać mojego złowrogiego klona przed przejęciem władzy nad światem. No i cóż, do widzenia wszystkim. Cześć.
Moi drodzy, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału do tego momentu, za oglądanie do końca. Jeżeli wam się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Dziękuję wam wszystkim bardzo za to, że jest nas już tutaj ponad 80 tysięcy. Naprawdę jest to coś, przynajmniej dla mnie, niezwykłego, ponieważ zawsze marzyłem o tym, co robię teraz i... to trzeba po prostu przeżyć, żeby wiedzieć, co to tak naprawdę jest i jak się to po czasie odczuwa. Niemniej, poza podziękowaniami chciałbym jeszcze dodać coś tutaj od siebie. Mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają, że robię je naprawdę fajne i że daję wam jakąś rozrywkę podczas ich oglądania i że dobrze się bawicie w trakcie obcowania z moją twórczością. Mam po prostu nadzieję, że wam się ona podoba i jest na tyle dobra, byście czerpali frajdę z jej oglądania. Cóż, dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to wszystko. Tym razem naszym celem jest zdobycie 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Miejmy nadzieję, że nam się uda. A tymczasem, cóż, skoro już ten materiał był tak żartobliwy, to dobijamy 90 tysięcy do końca wakacji. Tak, tak, wiem, ale cóż, czemu by nie? Założenie 80 tysięcy do końca wakacji też było tylko żartem, który powiedziałem sobie miesiąc temu i udało się. I to jest przeniesamowite. No i cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam jeszcze raz za jego oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie o wbijaniu na mój serwer Discord, na mojego Instagrama i całą resztę. Wszystkie linki w opisie. A także serdecznie zapraszam na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. Wszystkie linki macie w opisie. A kolejne filmy już pojawiają się od tego piątku i będą pojawiać się tam bardzo regularnie. No i to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Mówi do was Mondar. I pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. A ja życzę wam wszystkim miłego, pięknego, pogodnego, wspaniałego dnia. I cóż, do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć.